Cześć wszystkim. Dajcie proszę znać, czy nas tutaj widać, słychać. Standardowe pytanie. Na czacie poproszę. O, już ktoś się łączy. Okej. Dokładnie tak. Cześć Mateusz, cześć Ewa. Dobra. Super. Widać nas i słychać. Okej, no to słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Skalowanie widoczności w e-commerce, a wyzwania SEO. I dzisiaj jest z nami Piotr Michalak. Cześć Piotr. Cześć, cześć, witam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Słuchajcie, Piotr jest ekspertem z bogatą wiedzą praktyczną z zakresu SEO i e-commerce właśnie. Zaczynał w 2014 roku, a swoją wiedzą dzieli się na wielu eventach marketingowych czy w licznych publikacjach. Wypozycjonował już nie jeden sklep czy serwis internetowy, dlatego ja osobiście bardzo cieszę się, że to właśnie on podzieli się dzisiaj z nami wiedzą z zakresu SEO. Ja nazywam się Adrianna Szałańska, będę moderatorką tego spotkania. Całość webinaru będzie trwała około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie prezentacji, oczywiście zapisujcie je tutaj proszę na czacie w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Piotr mógł na nie odpowiedzieć już po prezentacji. Oczywiście spotkanie jest nagrywane i będzie dostępne na naszym kanale na YouTube za około 2 tygodnie. Wy jako osoby zapisane będziecie mieli pierwszeństwo w obejrzeniu, dostaniecie maila od nas, także nie przejmujcie się, całość prezentacji będzie do Waszego wglądu. No a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak efektywnie wyskalować swój e-commerce i jak zwiększyć zasięgi organiczne w krótkim czasie. Ponadto zapoznamy się z praktycznymi wskazówkami, narzędziami i pomysłami właśnie od Piotra na strategię SEO. Dowiemy się również, jakie wyzwania czekają nas podczas skalowania tych efektów. Ja widziałam już prezentację, tak mniej więcej. Widzę, że tam jest bardzo dużo wiedzy, więc zostawiam Was z Piotrem i jestem pewna, że wyniesiecie też inspirację i wiedzę z tej prezentacji. Piotr, żółta scena jest Twoja. Dziękuję. Dzięki Adrianu za zapowiedzenie. Cześć, witam wszystkim. Tak jak Adriana wspominała, jestem praktykiem tutaj, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to kilka lat zajmowałem się pozycjonowaniem serwisów, w tym właśnie e-commerce i dzisiaj przygotowałem właśnie prezentację, która dotyczy właśnie skalowania widoczności, przede wszystkim e-commerce, a kilka takich pomysłów być może do zastosowania w różnych typach serwisów, ponieważ ja będę się skupiał przede wszystkim na sklepach internetowych, ale jeśli ktoś z Was, tutaj ktoś z Państwa prowadzi jakiś inny typ serwisu, czy to jakaś strona wizytówka, strona, która oferuje jakieś usługi, być może jakieś pomysły czy strategie mogą mieć przełożenie również właśnie w tych serwisach dla tych stron. Aktualnie head SEO w agencji Harbingers i właśnie nadaję do Was z Krakowa. Także przejdźmy do samej prezentacji. Dzisiaj przygotowałem przede wszystkim takie kilka punktów. Podzieliłem sobie tą prezentację na kwestie dotyczące samej strategii, jak do takiej strategii podejść. Kolejna kwestia to właśnie skalowanie widoczności, także pomysły, jak można efektywnie i w całkiem krótkim czasie wyskalować właśnie te efekty SEO. Ja też będę zdradzał swoje pomysły, jak to można zrobić. Być może tutaj będzie można było to wykorzystać już nawet po samym webinarze. Kilka słów o tym, co może być hamulcem dla tego wzrostu, jeśli mamy e-commerce, pozycjonujemy, czasami są takie rzeczy, które będą nas hamowały. Ja chciałbym też pokazać, na co warto zwrócić uwagę, jakie elementy, czynniki mogą wpływać niestety negatywnie, czy po prostu nie pozwalać nam na rozwinięcie po prostu e-commerce'u. Kilka słów o tym, o czym warto pamiętać, także niestety czasami zdarza się, że fokusujemy się na pewnych kwestiach, zapominamy o innych elementach. Tutaj zwrócę uwagę również na to, o czym warto pamiętać przy rozwoju w ogóle widoczności strategii. No i masa linków do narzędzi platform. Jako specjalista SEO przez te kilka lat z różnych narzędzi korzystałem, też nowe, które od niedawna są dostępne na rynku. Tutaj zamieściłem sporo linków. Tak jak Adriana wspominała, ta prezentacja będzie udostępniona i w formie wideo. Postaramy się też dołączyć właśnie w mailingu. Także można sobie zrobić zdjęcie, ewentualnie po prostu zaczekać te kilkanaście dni, aż taki mailing trafi na skrzynki pocztowe dla osób, które
się zapisałem. No i również pytania. Ja niestety nie jestem w stanie prowadzić jednocześnie webinaru, prowadzić tutaj prezentacji i odpowiadać na te pytania, także Adriana będzie zapisywała i później pewnie odpowiemy sobie na wybrane pytania. Dobrze, więc przejdźmy sobie do strategii SEO. Z racji tego, że pozycjonując serwis, no musimy sobie jakąś strategię po prostu ułożyć. No i wskazane jest to, żeby jakaś strategia powstała na kwestię budowania tej widoczności. Ciężko ogólnie pracować nad serwisem, jeśli nie mamy jakiś z tyłu chociaż głowy jakiegoś pomysłu, jak zrobić właśnie tą widoczność, na których elementach się skupię, czy na których stronach w serwisie, jak budować tą widoczność. Także warto tą strategię ułożyć sobie od pewnych kluczowych elementów. I takim pierwszym elementem dla mnie kluczowym to przede wszystkim weryfikacja punktu wyjścia, czyli gdzie aktualnie znajduje się ten serwis, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o widoczność. Na tej podstawie no właśnie warto przygotować sobie dalszą strategię. Przede wszystkim w tym elemencie, w tym punkcie wyjścia warto weryfikować aktualną widoczność organiczną, czyli to, na jakie hasła między innymi rankuje ten serwis, na jakich pozycjach możemy go znaleźć chociażby w wynikach wyszukiwania. Przede wszystkim, jeśli nie mamy dostępu do jakichś narzędzi zewnętrznych, no to możemy skorzystać z tych danych, które są dostępne właśnie w konsoli Google, czyli Google Search Console. Ja tutaj tą konsolę wskazuję głosem z racji tego, że wyszukiwarka Google w Polsce jest najbardziej popularną wyszukiwarką, także te dane, które tam będą dostępne, są dla nas najbardziej wartościowe, ponieważ tych danych będzie z reguły najwięcej. Oczywiście konsola Binga też może się przydać przy tej weryfikacji chociażby. Aczkolwiek, tak jak mówimy o pozycjonowaniu, bardzo często samo słowo SEO czy pozycjonowanie jest bardzo często właśnie kojarzone z samą wyszukiwarką Google, więc samą wyszukiwarką Google. Przede wszystkim weryfikujemy właśnie tą widoczność, te aktualne wyniki, na które rankinguje ta strona w wynikach wyszukiwania. I to będzie stanowił właśnie punkt wyjścia, ta weryfikacja do dalszego planu, ułożenia dalszego planu. Jeśli mamy możliwość wykupienia chociażby takiej licencji na narzędzia jak Zenuto, Samstore, te dwa narzędzia bardzo dobrze sobie tutaj radzą, jeśli chodzi o rynek polski. Tutaj tych danych będziemy mieli zdecydowanie więcej, też takie hasła związane z chociażby jakimiś longtailami mniej popularnymi. Z reguły właśnie w Zenuto czy Samstore nie będą widoczne. Takie narzędzia, które są dostępne chociażby też na inne rynki, gdzie monitorują widoczność globalnie dla różnych krajów, chociażby w tym przypadku tutaj Ahrefs, Majestic czy Semrush, tam możemy weryfikować też tą widoczność. Te narzędzia mogą się sprawdzić, zwłaszcza kiedy mamy strony, które właśnie chcemy promować na rynki zagraniczne, nie do końca właśnie na rynek polski. No i tak po tej weryfikacji skuteczności chociażby Google Search Console możemy przejść do kolejnych kroków. Tu chciałbym zaznaczyć właśnie, że ta aktualna widoczność bardzo często determinuje kolejne kroki, ponieważ od tego, w którym punkcie jesteśmy aktualnie, będziemy sobie układać po prostu plan na dalsze działania. Ale zanim przejdziemy do tych dalszych działań, warto sobie zweryfikować chociażby to, czy mamy zebrane jakieś oczekiwania od biznesu, mamy zebrane informacje, czego od nas się oczekuje, jeśli chodzi o te efekty SEO. I warto też przy tym poznać branżę, bo jako specjaliści SEO nawet ja nie mam wiedzy typowo pod każdą dziedzinę. Jeśli otrzymuję jakiś serwis do pozycjonowania, na przykład prędzej nie miałem doświadczenia chociażby z jakiejś e-commerce, który sprzedaje jakieś konkretne produkty, no to nie zawsze będę wiedział na przykład, jak do tej strategii można efektywnie podejść. Też to kwestia związana z weryfikacją biznesu, chociażby na czym zależy właśnie naszym partnerom, dla których właśnie świadczymy te usługi SEO, czy są jakieś konkretne oferty, czy gałęzie chociażby na stronie internetowej, gdzie warto byłoby prowadzić właśnie te działania SEO. Takie pomocne pytania tutaj sobie spisałem, przede wszystkim dla mnie jako specjalisty warto dopytać, jakie mamy oczekiwania, na przykład spotkamy się za 12 miesięcy i na przykład w jakim punkcie chcielibyśmy być, jeśli chodzi właśnie o te najważniejsze KPI dotyczące chociażby SEO. Jaką konkretną ofertę chcielibyśmy tutaj promować, ta oferta na przykład w przypadku sklepów no, może mieć różną marżę. Także jeśli prowadzimy tutaj jakiś sklep internetowy, no to jako biznes wiemy, jako właściciele tego serwisu wiemy chociażby, jakie konkretne produkty mają jaką marżę, na przykład to, co nam pozwoli efektywnie chociażby przynosić przychód, jeśli będziemy promować właśnie konkretne chociażby kategorie produktów, czy nawet wręcz konkretne same produkty. Też kwestia pod kątem właśnie tego, czy występuje jakaś sezonowość.
chociażby jako właściciele sklepu możemy mieć z tyłu głowy chociażby jakieś konkretne miesiące, bądź konkretne daty, gdzie na przykład jest jakaś większa popularność chociażby na konkretne produkty czy na konkretne kategorie produktów, więc od tego możemy też uwarunkować, jak będziemy prowadzić po prostu działania SEO. Dlaczego to jest istotne, ta sezonowość? Przede wszystkim tutaj się troszkę skupię może. Kwestia tego, że działania SEO no, potrzebują trochę czasu, także zanim my rozpoczniemy te działania, wdrożymy poprawki, jakoś tam optymalizację, pozyskamy odnośniki, no to efekty będą wzrastały, aczkolwiek też potrzebują co najmniej kilkunastu dni na to, żeby te efekty wyskalować. Tym samym jeśli wiemy, że za kilka miesięcy jakiś punkt następuje w kalendarzu, którym spodziewamy się zwykle większego zainteresowania, no to warto sobie na takiej roadmapie te punkty zaznaczyć i zastanowić się na przykład, które konkretne strony, kategorie warto było na przykład zaopiekować pod tym kątem. No i też kwestia istotności samych stron, ponieważ w przypadku chociażby stron, gdzie może mniej niż e-commerce, ale na przykład strony, które nie bezpośrednio sprzedają jakieś produkty, może być tak, że jakieś konkretne strony czy elementy stron lepiej sobie radzą pod kątem konwersji. Tutaj warto zastanowić się, czy nie ma jakichś konkretnych adresów URL, adresów w strukturze strony, które konwertują lepiej. To też możemy sobie zweryfikować chociażby w Google Analytics, zobaczyć, które strony właśnie konwertują najlepiej, jakiej współczynnik konwersji. I tutaj od tego też w jakiś sposób warunkować chociażby naszą strategię przyszłą do skalowania tej widoczności. Też kolejna kwestia, która może być cenna pod kątem pozycjonowania, to pytanie, czy były prowadzone jakieś kampanie PPC, czyli płatne kampanie, ewentualnie z jakim efektem. Jeśli tutaj mamy doświadczenie, że na przykład jakaś kategoria zdobywała tutaj ciekawe wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż, możemy się też tutaj zainspirować. A kolejna kwestia, jeśli były prowadzone kampanie właśnie typu linki sponsorowane czy tekstowe, bardzo często są kierowane na konkretny zbiór słów kluczowych. Czyli mamy już tam grupę konkretnych keywordsów, czyli fraz, które są wpisywane przez użytkowników, na które właśnie te reklamy się wyświetlały. Tutaj możemy zastanowić się, zweryfikować chociażby, które konkretne słowa kluczowe na przykład bardzo dobrze radziły sobie, jeśli chodzi o konwersję, czy na przykład warto się w działaniach SEO skupić na jakichś ogólnych zapytaniach, może bardziej long-tailowych i pod kątem właśnie współczynnika konwersji też zadziałać i ustawić sobie tak te działania SEO, żeby prowadzić je właśnie pod kątem konkretnego typu, fraz kluczowych czy samej grupy. Kolejna kwestia, jak klienci, jak nasi użytkownicy nazywają Twoje potrzeby, ponieważ jeśli mamy tutaj ofertę dla konsumenta, czasami ten konsument nie do końca nazywa tak samo tą ofertę, jak my mamy to opisane na przykład na sklepie internetowej, czasami właśnie w takim codziennym obcowaniu z użytkownikami, z klientami, możemy pozyskać jakieś dodatkowe insighty, chociażby od obsługi klienta, od obsługi sklepu właśnie, jak klienci nazywają na przykład konkretne oferty, konkretne produkty czy jakieś kategorie, to co pytają. Być może są jakieś synonimy w danej branży, być może są jakieś specyficzne zwroty, które warto ująć po prostu w naszej strategii. I to na przykład też determinuje na przykład to, jak ten współczynnik konwersji będzie do tej kasy na przykład wyglądał. No i też pytanie, jakieś tematy, zagadnienia, o które też pojawiają się pytania do obsługi właśnie na etapie obsługi klienta, czy są właśnie jakieś kwestie warte do wyjaśnienia, chociażby jeśli będziemy tutaj prowadzić jakieś kampanie typowo content marketingowe, opisywać jakieś elementy na stronie, czy prowadzę jakieś tutaj sekcje, na przykład FAQ, warto po prostu pójść tym tropem, dopytać po prostu, czego użytkownik oczekuje od naszej strony, jakich wyjaśnień, jakich informacji po prostu poszukuje. Czasami to jest tak, że jeśli pewnych danych nie ma na stronie internetowej, no to po prostu ten użytkownik rezygnuje z zakupu. Także to też jest czasami taki bloker, który niestety wpływa negatywnie na tutaj konwersję, także przełamywanie tych blokerów, rozjaśnienie po prostu tych wątpliwości na stronie internetowej jest takim ciekawym pomysłem właśnie na skalowanie też samego przychodu. W przypadku właśnie punktu wyjścia, poza tym, że weryfikujemy aktualną widoczność organiczną naszego serwisu, też benchmarkujemy sobie tą widoczność do konkurencji. Czyli nie tylko skupiamy się na naszej widoczności, ale też próbujemy porównać sobie tą naszą widoczność aktualną w wyniku wyszukiwarki Google'a do innych stron. I tutaj ja sobie wychodzę z takiego założenia, że
skupiam się przede wszystkim na tej konkurencji organicznej, ponieważ podejmując działania właśnie związane z pozycjonowaniem, przede wszystkim skupiamy się na pozycjonowaniu właśnie w Google. I tutaj tą konkurencję chcemy w Google też sobie oznaczyć, zweryfikować, z kim po prostu będziemy konkurować. W przypadku właśnie pytań do biznesu, do właścicieli sklepów, czasami te odpowiedzi na przykład mogą nas zaskoczyć, jeśli zapytamy o konkurencję. Czasami są na przykład to też podmioty na przykład zagraniczne, czasami strony, które są bardzo popularne i na przykład na tym aktualnym etapie życia naszego serwisu nie zawsze to jest dobry konkurent, żeby tutaj się porównywać, ponieważ jest na przykład liderem jakiejś tam branży, albo na przykład nie ma widoczności organicznej na przykład w Polsce, tym samym ciężko zweryfikować go jako konkurenta. Oczywiście chciałbym też dopowiedzieć, jak wygląda ustalanie samego konkurenta. Te narzędzia, na przykład, które już prędzej zostały wymienione na slajdzie, chociażby Ahrefs, Lutos czy Semstore, one bazują na porównaniu słów kluczowych widoczności między serwisami, między stronami. Także jeśli jednak druga strona rankinguje na te same strony, na te same słowa kluczowe, będzie sklasyfikowana jako konkurent. Także to pokrycie między dwoma serwisami, tą częścią wspólną, determinuje po prostu to, że ten serwis jest dla nas konkurentem w przypadku właśnie działań w wynikach wyszukiwania. Warto sobie też wyznaczyć taką konkurencję bezpośrednią i pośrednią. Mając na myśli właśnie konkurencję, znaczy pisząc właśnie konkurencja bezpośrednia, czy mówiąc konkurencja bezpośrednia, ja tutaj mam na myśli te serwisy, które mają ten sam typ serwisu, ten typ strony jest taki sam jak nasz, czyli na przykład są e-commerce'ami, które sprzedają produkty, nie są to na przykład jakieś katalogi stron, to nie są strony na przykład, które są tutaj, świadczą jakieś na przykład usługi, czy na przykład opisują jakieś kwestie związane z naszą ofertą, pomimo tego, że rankuje na te same słowa kluczowe, nie są naszym bezpośrednim konkurencją w tym w kontekście, że nie sprzedają na przykład produktów, albo sprzedają na przykład produkty zupełnie z innych kategorii. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę również na to, że warto sobie właśnie poszukiwać tych konkurentów, którzy mają podobne serwisy, czasami nawet ten CMS może być taki sam, sprzedają ten sam typ produktów, skupiają się po prostu na tym samym segmencie klientów. Tym samym możemy tutaj naśladować te działania, bądź te działania, które są prowadzone w tych serwisach, wzorowe w jakimś stopniu właśnie w naszym. Taka konkurencja pośrednia to są serwisy, które mają czasami właśnie różny typ serwisów, o którym mówiłem, na przykład mogą to być jakieś portale, blogi, które rankują na podobny zbiór słów kluczowych, na przykład opisują jakieś testy sprzętów elektronicznych i tym samym na przykład jako konkurenci mogą być wykazani chociażby w takich narzędziach, aczkolwiek no nie ma właśnie w tych serwisach chociażby sprzedaży, ta struktura serwisu jest zupełnie inaczej ułożona. No i warto też zwrócić uwagę, że jeśli mamy nawet sklep, który ma rozszerzoną ofertę, możemy go tutaj też zakwalifikować jako konkurent pośredni, z racji tego, że na przykład powiedzmy, że posiadamy sklep, który sprzedaje chociażby jakieś tutaj plakaty. I dla mnie konkurencją bezpośrednio to są inne sklepy, które sprzedają właśnie ten sam typ asortymentu, czyli na przykład plakaty, strony, które na przykład tą ofertę mają poszerzoną, chociażby jakieś fototapety, jakieś inne dekoracje ścian, mogą właśnie już być dla mnie konkurencją pośrednią, ponieważ te słowa kluczowe będą zupełnie inne, nie będziemy mieli takiego asortymentu na ten moment, chociażby w naszym sklepie. Ciężko będzie nam na przykład ułożyć strategię, która by pokrywała chociażby te słowa kluczowe. Być może w jakiś sposób można wykorzystać te pomysły, jeśli chodzi o jakieś publikacje na blogu. Być może w przyszłości też zastanowić się nad taką decyzją biznesową na podstawie chociażby danych o estymacji ruchu na te kategorie na przykład dotyczące innych produktów, czy na przykład nie warto rozszerzyć chociażby w jakiś sposób naszego asortymentu i zainwestować właśnie też w pozycjonowanie tych produktów, które aktualnie sprzedajemy w sklepie. Więc skupmy się na tych stronach, które mają zbieżny typ tutaj serwisu, czy na przykład te same segmenty, czyli mówimy tutaj o asortymencie i produktach, które są sprzedawane. No i też na jakie słowa rankingują, czyli przede wszystkim te, które potencjalnie też możemy wykorzystać w naszej strategii SEO. Jeśli chodzi o konkurencję, no to warto również zweryfikować chociażby skąd pozyskujemy linki odsyłające, linki zewnętrzne, jakiego to są typu, czy to jest jakieś lokowanie chociażby w artykułach sponsorowanych, są jakieś na przykład blogi, które odsyłają w jakiś sposób
budują ten profil linkowy. To się nam przyda też przy okazji planowania takiego kolejnego etapu, chociażby pozyskiwania tych linków zewnętrznych. Warto, można po prostu pójść w kontekście działań w tym kierunku, że będziemy próbować obserwować taki profil linkowy, właśnie na przykład lokować też odnośniki do naszego serwisu, zupełnie innych odnośników, zupełnie innych typów serwisów. Tą strategię warto doszukować później na kolejnych krokach. Ale też weryfikujmy to, czy te strony konkurentów mają na przykład jakieś subdomeny, które generują ruch. Ponieważ może być tak, że pod stroną, pod adresem domeny znajduje się sklep, ale na przykład występują subdomeny, na których na przykład jest opublikowany jakiś na przykład jakaś strona na przykład typu porady, jakieś na przykład baza na przykład jakiejś wiedzy. I tutaj te działania możemy w jakiś sposób, czy tą widoczność dla tych subdomen wykorzystać chociażby w strategii, którą będziemy układać. Kolejna kwestia to też, czy są jakieś wyróżniki w architekturze informacji, czyli jeśli mamy menu główne, czy tutaj na przykład występują jakieś linki do konkretnych postron, które na przykład w naszym przypadku w sklepie nie występują, być może w jakiś inny sposób te strony konkurencji dzielą sobie asortyment pod kątem właśnie kategorii, czy różnych dodatkowych stron, które mogą prezentować podobną ofertę, którą my mamy w inny sposób, optymalizując chociażby drogę wejścia do naszego serwisu. Także możemy tworzyć sobie takie alternatywne ścieżki, chociażby do dotarcia do naszych ofert. Także nie tylko skupiamy się na samej strukturze kategorii pod kategorii, ale możemy tworzyć takie dodatkowe strony, które na bazie jakiegoś tam filtru, jakiegoś tam doszczegółowienia produktów, będą tutaj właśnie agregowały ten sam asortyment czy podobny w inny sposób, który właśnie umożliwi nam skalowanie tej widoczności. No i też pytanie, czy jakieś elementy wyróżniające na samej stronie się znajdują. Czy widzimy tutaj strony, które na przykład nie są ujęte u nas w serwisie, czy jakieś elementy, konkretne sekcje chociażby, jakieś FAQ, czy jakieś pytania, jakieś informacje odnośnie konkretnych produktów, może nawet jakieś elementy, które umożliwiają konwersję. Tym samym możemy też w jakiś sposób przybliżyć tego użytkownika do na przykład konwersji w naszym sklepie. I takimi przykładami tych wyróżników mogą być chociażby strony lokalne. Jeśli na przykład prowadzimy biznes w sieci, głównym na przykład korem, chociażby jest ta sprzedaż na przykład w internecie, ale mamy jakieś na przykład strony, mamy na przykład lokalizację też fizyczną. Tym samym możemy sobie albo utworzyć, albo na przykład dowartościować takie strony, w których mamy na przykład wymienioną jakąś ofertę, czy informację na temat właśnie tych danych adresowych, gdzie mamy te punkty fizyczne. Takie elementy czasami, na przykład jakieś kalkulatory, jakieś wyceny, jakieś formularze zamówień, to są też takie rzeczy, które mogą nam pomóc w wyskalowaniu tego przychodu, ponieważ użytkownicy na przykład nie wiedzą, ile na przykład materiałów budowlanych mają zamówić, w przypadku na przykład wykonywania jakiegoś remontu, czy na przykład potrzebujemy do złożenia zamówienia jakichś dodatkowych informacji, na podstawie których na przykład jest układane jakieś zamówienie, czy składane jakieś zamówienie z kilku na przykład produktów, które do siebie pasują. Tym samym, jeśli powiedzmy chcemy zamówić sobie ogrodzenie, może będzie nam potrzebny jakiś kalkulator, żeby zweryfikować, ile takich przęseł, czy na przykład elementów do tego ogrodzenia zamówić, żeby wyliczyć dokładnie te elementy, których będziemy potrzebować. No i też doprecyzowanie oferty na jakiejś bazie filtrów, tutaj też możemy zweryfikować, co tutaj możemy, jak możemy zawęzić po prostu ten segment produktów w taki sposób, aby stworzyć jakieś może dodatkowe strony, które będą przydatne w naszym serwisie. No i strony informacyjne, czasami w przypadku może nie e-commerce'ów, ale w przypadku na przykład branży finansowej widać, że są takie strony informacyjne, gdzie prezentowane są chociażby konkretne kursy walut, jakieś wskaźniki, to też może jakbyś element przydatny w przypadku właśnie prowadzenia naszych działań SEO. Okej, idąc dalej. Wnioski i pomysły, czyli na bazie tych wniosków i pomysłów będziemy sobie planować po prostu, co możemy zrobić w kontekście właśnie pozycjonowania naszego serwisu. Jeśli mamy zerową widoczność, także mamy tutaj stronę, która dopiero zaczyna, od niedawna przeprowadzimy taki sklep internetowy, no tutaj to jest jeden z takich trudnych momentów, kiedy musimy po prostu ten pociąg w jakiś sposób wprawić w ruch, szukając analogii.
Więc niestety bardzo często będziemy spotykać się z taką tendencją, że ta strona po prostu nie rankinguje, co znaczy, że po prostu nie mamy widoczności, bądź mamy szczątkową widoczność na jakieś kilkanaście słów kluczowych. Też na tym etapie warto zastanowić się, żeby pozyskać pierwsze linki. Bardzo często właśnie to będzie świeża domena, także budowanie od początku tego profilu linkowego jest bardzo istotne pod kątem właśnie pozycjonowania. Kolejna kwestia, no też opisać w jakimś stopniu tą stronę internetową. Dla nas pod kątem SEO takim opisem strony głównej, znaczy opis strony głównej jest bardzo istotny, są też istotne właśnie jakieś podrzędne strony, które mamy dobrze zatowarowane, także szukajmy, rozpocznijmy w ogóle opisywanie stron od tych, które potencjalnie są najbardziej dopasowane chociażby do zapytań, które są też najlepiej zatowarowane, żeby też nie rzucać się od razu na jakieś trudne słowa kluczowe, ponieważ to będzie wymagało od nas czasu i jakichś tam nakładów dodatkowych, jeżeli chodzi o inwestycje. No i na pewno, jeśli prowadzimy intensywne działania, warto zgłaszać tutaj te strony do indeksacji. Możemy wykorzystać Google Search Console, ale też Google Indexing API, żeby zgłosić te strony właśnie i przyspieszyć ten proces skanowania indeksacji i tym samym przyspieszyć proces właśnie wzrostu tej widoczności dla naszego serwisu, dla naszego e-commerce. Kolejna kwestia, wprowadzenie zmian optymalizacyjnych globalnych, czyli jeśli mamy jakiś CMS, bardzo często mamy tutaj jakieś szanse w optymalizacji globalnych tych stałych elementów. I w tych tematach warto podziałać racji tego, że te strony, te konkretne typy, na przykład szablonów, które będziemy modyfikować, mają przełożenie na wszystkie strony w serwisie. Ty samym, jeśli raz optymalizujemy chociażby stronę produktową czy stronę kategorii, no to te efekty SEO będą pojawiały się dla każdej z tych zakładek, które będą umieszczone w naszym serwisie. No i w przypadku takich działań no zwykle potrzeba czasu, co najmniej kilkunastu dni, także te efekty warto na bieżąco sobie mierzyć, ale nie zakładajmy, że w pierwszym tygodniu na przykład ta widoczność będzie z dnia na dzień się zwiększała. Jeśli na przykład zgłosimy to do indeksacji, potencjalnie jest taka szansa, że po kilku dniach zauważymy widoczność, wzrost tej widoczności, aczkolwiek warto się uzbroić w taką tutaj cierpliwość. Kiedy mamy małą tutaj widoczność, czyli nasz e-commerce chociażby jest widoczny na co najmniej kilkadziesiąt haseł, czasami właśnie w top 10, warto przeanalizować właśnie te hasła, na które rankinguje aktualnie serwis, zobaczyć, które są na jakimś tutaj poziomie między pierwszą a drugą stroną wyników, czyli po prostu zbieramy, weryfikujemy te frazy, które są fajnymi kandydatami, żeby podziałać na nich, z racji tego, że są już niedaleko tej pierwszej strony wyników i tym samym w jakichś tam mniejszych nakładach możemy bardzo szybko pomóc w rankingowaniu dla tych stron, na te konkretne frazy. Wybierajmy te najbardziej kaloryczne, czyli mają jakiś wolumen dla nas, są biznesowo dla nas zasadne, czyli na przykład dotyczą stron produktowych, dotyczą kategorii. I tutaj warto właśnie się na nich skupić. Też weryfikujmy zgodność intencji względem tej strony, na którą aktualnie rankinguje. Czyli w takich narzędziach, o których już wspomniałem, czyli Google Search Console, czy na przykład Zenuto SEMStorm, będziemy mieli wymienione adresy, na które konkretne hasło rankinguje. Być może będzie tak, że po wpisaniu tego zapytania, na które ten adres już rankinguje, powiedzmy na pozycji 11, w wynikach tych na pierwszej stronie będą się pojawiały na przykład inny typ strony, czyli na przykład strona produktu, czy strona kategorii, a w naszym przypadku może rankingować na przykład strona na przykład jakaś blogowa, czy na przykład nie strona produktu, czy strona na przykład jakiegoś tam filtru, który został zaindeksowany, czy strona chociażby na paginacji. I tym samym zastanówmy się, czy nie możemy zmienić jak gdyby też tego rankingu w taki sposób, żeby wskazać wyszukiwarce, że na przykład mamy bardziej odpowiednią stronę do rankingowania na to konkretne hasło. Czyli szukajmy jak najbardziej dopasowanych stron pod kątem właśnie docelowego profilu wyników, tak aby ta intencja użytkownika względem chociażby tej frazy wpisywanej była zbieżna z tym, co otrzyma użytkownik po kliknięciu w link z naszego serwisu. Możemy też prowadzić te punktowe zmiany pod kątem właśnie już szerszej optymalizacji dla jakichś słów kluczowych, pod kątem właśnie większej grupy adresów docelowych, no i też globalne zmiany optymalizacyjne, to zawsze już tutaj te wprowadzenie zmian powinno właśnie poprawiać możliwość skalowania naszego biznesu, skalowania naszego e-commerce.
No i też pozyskujemy właśnie te odnośniki zewnętrzne, też możemy już je kierować na te strony dla nas ciekawe pod kątem właśnie biznesowym. Kiedy już wiemy, że ten wolumen na przykład już jest dla nas ciekawym wolumenem, ta widoczność tego serwisu może wpłynąć na to, że coraz więcej użytkowników będzie docierało na konkretną chociażby kategorię, no tutaj już możemy linkować nie tylko stronę główną, ale też strony właśnie tych kategorii, strony nawet produktów. Pamiętaj jest o tym, że później, jeśli na przykład asortyment rotuje, w jakiś sposób zmieniamy te adresy, żeby zadbać chociażby o przekierowanie. No i też zweryfikujemy te efekty, też po kilkunastu dniach te efekty powinny być zauważalne, chociażby w tych narzędziach zewnętrznych i również Google Search Console czy Google Analytics te efekty będziemy widzieć, ten ruch organiczny powinien też wzrastać, liczba przeklików. I też jeśli chodzi o taki jeden z ostatnich wniosków, możemy dojść właśnie do tego, że po tym pierwszej weryfikacji naszego serwisu, że możemy stwierdzić, że mamy średnią bądź nawet dużą widoczność, jeżeli chodzi o daną branżę. To jest jeden z tych chyba najlepszych momentów w pracy specjalisty, kiedy już mamy rozpędzony ten serwis pod kątem właśnie widoczności. Ty same ta strona jest widoczna na kilkaset chociażby haseł. Warto tutaj zweryfikować, czy mamy jakieś nisze do zagospodarowania, czyli obszary pod kątem właśnie stron, które nie zostały ujęte w jakikolwiek sposób w strategii pozycjonowania. Czasami takie strony e-commerce posiadają jakieś strony dedykowane pod kątem właśnie doprecyzowania wyszukiwań, jakieś strony funkcjonalne, które mogą w jakiś sposób też wpływać pozytywnie na to, że ta średnia liczba wyszukiwań dla naszego serwisu, czy tam estymacja tych wyników będzie wzrastała. Jeśli na przykład prowadzimy na przykład sprzedaż jakichś leków, suplementów, być może jakaś baza wiedzy, baza na przykład strony na przykład zamienników dla danych konkretnych produktów, będzie ciekawym pomysłem, aby właśnie to skalowanie tych wyników chociażby przyspieszyć. No i wiadomo, tutaj w tym przypadku, jeśli znajdziemy jakieś możliwości optymalizacji globalnej, to też bardzo szybko to będzie wpływało na poprawę tych pozycji. Czyli szukamy takich elementów nawet stałych na stronie na przykład produktu, karty produktowej, czy na stronach właśnie kategorii, w których możemy lokować chociażby jakieś longtailowe słowa, czy pojedyncze słowa, które mogą wpływać na to, że ta widoczność chociażby wzrasta. No i też korzystajmy ten potencjał link buildingu zewnętrznego, ale też wewnętrznego. Także tworząc jakieś opisy na strony kategorii, na strony opisujące konkretne filtry, czy na przykład produkty możemy odsyłać między różnymi kategoriami, między różnymi poziomami, też na przykład rozwijając na przykład jakiś portal blogowy, jakieś opisy, również możemy zadbać o to linkowanie wewnętrzne, aby też wpływać na widoczność tych stron, do których odsyłamy. No i też w przypadku właśnie już tego rozpędzonego pociągu możemy pomyśleć nad kwestiami związanymi z optymalizacją tutaj klikalności w nasze wyniki poprzez chociażby dane strukturalne, poprzez na przykład optymalizację tytułów, metaopisów. Oczywiście te tytuły i metaopisy mogą się zmieniać i tutaj nie mamy zawsze stuprocentowej pewności, że to, co wpiszemy po prostu w tych znacznikach jak title czy meta description zostanie wyświetlone użytkownikowi, ale jeśli tak, no to też mamy jakąś szansę na optymalizację właśnie też konwersji. W przypadku właśnie takiej już dużej widoczności dla naszego serwisu pewnie będziemy mieli frazy, zapytania, które mają bardzo duży wolumen. To są właśnie te zapytania many keywords, które mają największą konkurencyjność. Bardzo często właśnie w SEO musimy pomyśleć nad dedykowaną stroną, nad wydatkowaniem większej kwoty już chociażby na link building. Także w takich przypadkach warto, jeśli mamy biznesowe tutaj argumenty, żeby zobaczyć za tymi słowami, warto właśnie popracować na tym, żeby tych many keywordsów pojawiało się jak najwięcej w przypadku naszej struktury serwisu. Takie pomysły na skalowanie przede wszystkim, tak jak już wiecie, te serwisy, które mają już przynajmniej średnią widoczność, są takim fajnym materiałem, żeby tą skalować widoczność poprzez właśnie skalowanie wertykalne i horyzontalne. Czyli możemy skalować widoczność poprzez poprawę konkretnych pozycji w naszym serwisie, bądź tutaj dokładanie nowych haseł, które mogą mieć szansę na zdobywanie tej widoczności. Także możemy tworzyć nowe strony, możemy też weryfikować, czy jakieś słowa kluczowe nie będą miały szansy rankingowania,
jeśli na przykład wprowadzimy jakieś zmiany globalne pod kątem na przykład kart produktowych, czy po prostu jakiś wprowadzimy segment, strony, sekcję, która na przykład będzie skupiała się wokół jakiejś konkretnej tematyki naszego asortymentu. W przypadku na przykład tych małych serwisów niestety tutaj te możliwości skalowania są mniejsze, albo będziemy musieli zaczekać, aż ten serwis zostanie zaindeksowany, albo na przykład ten asortyment zostanie zwiększony. Czasami jest tak, że w trakcie działań SEO dokładamy tych stron, które mogą być wartościowe dla użytkownika, tworząc na przykład konkretne, bardziej rozbudowane na przykład zagęszczenia tych kategorii, czy opisując jakieś konkretne filtry. No i w takim przypadku no, trochę czasu potrzebujemy, żeby to skalowanie móc wykorzystać w 100%. I co jeszcze, możemy czasami wykorzystać też taką strategię lokalną. Jeśli zauważamy, że na przykład pomimo tego, że sprzedajemy online, użytkownicy na przykład pewnych artykułów będą szukali z chociażby nazwą miejscowości, także te lokalne zapytania też mogą stanowić szansę na taki pomysł na skalowanie widoczności, chociażby jeśli pozycjonujemy jakiś sklep budowlany i użytkownicy na przykład szukają jakichś składów budowlanych niedaleko na przykład swojej lokalizacji, zwykle to są większe miasta, gdzie potencjalnie takie sklepy budowlane mogą mieć tutaj swoją lokalizację. Tym samym być może tworzenie tutaj takich stron, które będą skupiały się według jakiegoś asortymentu, powiedzmy jakiś styropian, z racji tego, że koszt transportu na przykład takich wielkogabarytowych po prostu materiałów może być znaczący, jeśli chodzi o koszt samego zakupu tego produktu, no to raczej użytkownicy chcą z jakichś lokalnych na przykład punktów zamawiać na przykład ten styropian. Jeśli na przykład mamy taką ofertę, mamy na przykład jakieś lokalne punkty, no warto zastanowić, czy w obrębie na przykład 50-100 km, gdzie ten transport na przykład, jeśli jest opłacalny, jeśli jest jeszcze opłacalny, nie stworzy jakichś dedykowanych stron, które mogą właśnie wpływać na widoczność pod kątem tego typu zapytań. Jeśli mamy kilka punktów, ponieważ ten biznes może być prowadzony również tak, że mamy jakieś oddziały lokalne w kilku na przykład miejscowościach, spróbujmy na przykład zweryfikować, czy jakiś ruch nie uda nam się tutaj uzyskać, chociażby dowartościowując jakieś strony kontaktowe, mamy na przykład jakąś tam sieć na przykład sklepów, gdzie na przykład te produkty też można kupić, więc możemy sobie takie listingi stron na przykład tworzy w naszym serwisie, tak żeby użytkownicy też mogli z nich korzystać. No i taka strategia Quick Miss, czyli weryfikujemy widoczność, weryfikujemy właśnie te strony, które rankingują między pierwszą a drugą stroną wyników. Jeśli tych stron, tych pozycji, tych fraz jest bardzo dużo, możemy skupić się na konkretnym segmencie, wybranej kategorii, czy właśnie typu zapytań, żeby na przykład ograniczyć te działania w taki sposób, żeby na przykład nie rozdmuchiwać tych działań, ponieważ jeśli zaplanujemy sobie bardzo potężne zmiany, no to niestety to też będzie musiało być jakoś rozłożone. Ta optymalizacja kluczowych elementów bardzo często może wpłynąć pozytywnie, czyli mam tytuły, strukturę nagłówków, HX, jakieś elementy alt, na przykład dla tutaj stron produktowych, gdzie opiszemy sobie chociażby fotografię samych produktów, najlepiej takie elementy stosować globalnie, no i linkowanie wewnętrzne, o którym już gdzieś tam mówiłem, czy na przykład dodawanie jakichś fragmentów, treści, które mogą też wpływać pozytywnie. No i strategia oparta na keyword research, także siadamy do tego projektu, weryfikujemy kluczowe frazy dla nas biznesowo zasadne i zastanawiamy się, czy mamy pasujące strony w tym serwisie, na którym możemy tutaj tą widoczność uzyskać. Czasami będzie konieczność utworzenia takich dedykowanych stron, bądź na przykład optymalizację kontentu pod kątem tego, w jaki sposób wykonuje to konkurencja. Tutaj możemy sobie taką analizę bardzo dokładną, chociażby z Surfer SEO, w Surfer SEO wykonać, czy na przykład w Contentu, gdzie będziemy weryfikować po prostu, jak, w jaki sposób te treści są budowane, czy są jakieś topiki, jakieś tematy, które są poruszane, jak wygląda kwestia nasycenia, jakieś nagłówki konkretne, czy na przykład sekcje wyglądają. Tym samym możemy utworzyć sobie strony bardzo mocno nawiązującego do tego, co aktualnie jest doceniane przez wyniki wyszukiwania i te same zbliżyć, czy przechylić szale po prostu na naszą stronę, żeby te nasze strony też rankingowały lepiej. Oczywiście wzmacnianie poprzez linki zewnętrzne to jest kolejny krok, o którym warto pamiętać. No i też taki pomysł z mojej strony, strategia oparta też na intencji zapytania, ponieważ bardzo często w e-commerce'ach
tutaj skupiamy się przede wszystkim na pracach typowo transakcyjnych, czyli takich, które mogą kierować właśnie na stronę produktów, na stronę kategorii, a czasami mamy takie intencje typowo, gdzie użytkownicy szukają jakichś informacji, docierają na stronę typowo, gdzie nie mogą wykonać tej konwersji. Warto tutaj zadbać o te treści, które mogą być w jakiś sposób przybliżać tego użytkownika do pierwszej interakcji z naszym serwisem poprzez jakieś poradniki, jakąś wiedzę, na przykład jakieś słowniczki, pojęcia, jakieś alternatywne, na przykład produkty, które mogą użytkownicy zakupić, czy jakieś rankingi, porównanie, jakieś trendy. Tym samym możemy też wyprzedzać na przykład tą sezonowość, bądź jakieś treści, które mogą być powiązane chociażby z naszym asortymentem, czyli jakieś aranżacje czy stylizacje. Jeśli mamy dobrze połączone te strony, chociażby z ofertą, proponujemy te powiązane na przykład produkty, o których użytkownik na przykład czyta na naszym blogu w jakiejś sekcji poradnikowej, to możemy na przykład sobie tutaj przybliżyć tego użytkownika do konwersji. I taka konwersja może wynosić nawet kilka procent z tego bloga, także jeśli mamy na to przestrzeń, jak najbardziej polecam tutaj sobie taki działanie wykonać. Jakie strony jeszcze mogą być warte tutaj zainteresowania, jeśli chodzi o optymalizację, przede wszystkim strony producentów. Jeśli sprzedajemy produkty, które pochodzą z jakichś producentów znanych, bardzo często taki wolumen na przykład na konkretny typ produktów może być dostępny, możemy zagospodarować właśnie tego typu wyszukiwania. Czasami jakieś serie, linie produktów mogą być wymienione, tym samym jeśli na przykład sprzedajemy jakieś konkretne sprzęty sportowe, czasami właśnie te linie produktów są tam ujmowane, tym samym też możemy tą widoczność tutaj budować. O filtrach już wspominałem, ale czyli mamy strony kategorii, mamy konkretne filtry, które na przykład dotyczą chociażby jakichś cech produktu i tutaj właśnie w ukłon stronę użytkowników, którzy poszukują już produktów w sposób doprecyzowany w obrębie na przykład danej cechy. Warto tutaj zweryfikować, czy jakiś wolumen konkretny. Można takie strony właśnie utworzyć w naszym sklepie, żeby prezentować jakąś ofertę, kilkanaście produktów, które spełniają te oczekiwania odnośnie cech produktów. Jakieś kalkulatory, które na przykład albo wyliczają, jakie produkty musimy tutaj zakupić, jakieś wyceny, które tworzą, czy na przykład też agregowanie jakiejś oferty względem właśnie zastosowania czy kompatybilności, czyli też jakieś akcesoria na przykład, które można dokupić, że sprzedając jakieś urządzenia elektroniczne, też możemy mieć kompatybilność względem na przykład jakichś konkretnych podzespołów. No i strategia taka jeszcze oparta na tworzeniu i optymalizacji punktów styku, ponieważ czasami zapominamy o tym, że tworząc sklep internetowy, z reguły skupiamy się właśnie na tym naszym sklepie, na tym e-commerce, ale zapominamy, że publikujemy chociażby artykuły zewnętrznie gdzieś tutaj u innych wydawców, na innych serwisach. Warto tutaj wybrać takie portale, takie serwisy, które mają szansę zbierać jakieś zasięgi organiczne. Jeśli umieścimy tutaj jakieś odnośniki, umieścimy jakiś baner, nagranie może na YouTubie, możemy tutaj też pozostać w pamięci tego użytkownika, który na przykład czyta jakiś artykuł na zewnętrznym serwisie, bądź ma szansę właśnie, żeby tam dotrzeć. No i też wszystkie miejsca, gdzie nasz serwis, nasz link do naszej domeny może być umieszczone. Mówimy tutaj o jakichś katalogach, wizytówkach, czasami są jakieś konkretne miejsca, gdzie na przykład możemy znaleźć nasze logo, możemy znaleźć też adres na przykład naszej firmy. Zweryfikujmy, gdzie takie zmianki o naszej działalności występują, być może jest możliwość optymalizacji tych punktów styku, żeby użytkownik na przykład trafił na jakieś treści, które są wartościowe, chociażby godziny działania naszej firmy, działania otwarcia na przykład naszego sklepu, jakieś lokalizacje, informacje, czy na przykład jest możliwa wysyłka i tak dalej. Czasami spotykam się z takimi punktami, gdzie na przykład nie jest to uzupełnione, nie ma na przykład godzin wymienionych, w których na przykład jest czynny ten sklep, ten samym na przykład taki element może negatywnie się kojarzyć z naszą firmą i tym samym powodować jakieś negatywne tutaj doświadczenia u użytkownika. Jeśli optymalizujemy takie elementy, sprawdźmy też, czy jest możliwość opisania takiego miejsca, zamieszczenia na przykład jakiegoś odnośnika. No i taka ciekawostka może co niektórych zainteresować. Możemy spróbować też tworzyć jakieś inne mikroserwisy, które będą na przykład pozycjonowane niezależnie, będą na przykład to jakieś wycinki ofert czy jakieś treści skupiające się wokół danej tematyki, czyli takie doorway pages, czyli strony, które przekazują w jakiś sposób tutaj widoczność przejścia poprzez właśnie widoczność tych serwisów, mikroserwisów, jakiś ruch na nasze strony docelowe. Swego czasu właśnie na samym
partnerka, pokazywałem taki case. Nadal to jest wynik wyszukiwania, także warto zainteresować się też takim podejściem. No i kilka słów o hamulcach. Przede wszystkim, jeśli mamy stronę, która na przykład jest stworzona na podstawie chociażby jakiegoś importu z hurtowni, czasami właśnie ta struktura kategoryzacji może być nie do końca przemyślana. Mamy na przykład treści, które ze sobą będą kanibalizowały, czyli wyszukiwarka Google będzie na przykład zamiennie pokazywała raz stronę na przykład danej kategorii, raz czasami stronę innej kategorii, czy na przykład wpis blogowy tutaj pod różnymi adresami. To niestety jest negatywne z racji tego, że czasami te zmiany widoczności mogą być duże, ponieważ te strony mogą rankingować raz lepiej, raz gorzej, także w zależności od tego, jaki adres się pojawia, może to być pozycja na przykład trzecia, a czasami na przykład ósma dla drugiego adresu. Tym samym ten ruch na przykład dla tego konkretnego adresu może też bardzo mocno się zmieniać. Nie mam jakiejś strategii, działamy bardzo punktowo, nie mam przemyślanych po prostu, nie mam zebranych chociażby nawet danych od biznesu, danych SEO, nie skupiamy się na tych stronach, które warto pozycjonować pod kątem właśnie niż efektów biznesowych, czy na przykład mamy stworzony podział sortymentu w taki sposób, że ograniczamy sobie liczbę chociażby tych produktów. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy podział od razu obuwia pod kątem rozmiaru. Czasami może być tak, że w jakichś konkretnych typach obuwia dla jednego rozmiaru na przykład ten sortyment będzie bardzo okrojony. Tym samym sobie też ograniczamy możliwość pozycjonowania takich atrakcyjnych dla konsumentów stron. Kiedy mamy rotację treści, kiedy mamy rotację oferty, niestety czasami bywa też tak, że ten asortyment bardzo często nam rotuje, zwłaszcza kiedy mamy jakieś produkty, które są w krótkich seriach wypuszczane, czy na przykład są unikalne, musimy pilnować tego, żeby nie pojawiały się jakieś linki popsute, które kierują właśnie do użytkownika, do strony typu 404. Czasami te odnośniki mogą być w jakiś sposób podlinkowane wewnętrznie, zewnętrznie, także też weryfikujmy cyklicznie, czy takie broken linksy na przykład nie występują. Też może zdarzyć się tak, że niestety nie mamy dużo zasobów na content, na odnośniki zewnętrzne, czy na zmiany on-page. Rozmawiając czasami z właścicielami e-commerce, otrzymuję informację, że niestety dział, który zajmuje się wdrożeniami, na przykład już ma kolejkę tych zmian na ten rok, do końca roku zaplanowaną i tym samym takie pomysły rozwojowe, które pod kątem SEO mogłyby pozwolić zwiększać tą efektywność działań, niestety będą musiały zaczekać. Więc warto brać pod uwagę, że jeśli zaczynamy ten pozycjonowanie aktywnie ten e-commerce, przygotujmy się na to, czy rzeczywiście mamy te zasoby, żeby poświęcić czas, czy po prostu jakieś zasoby wewnętrzne, aby na przykład tymi zmianami na stronie się zająć. Kwestia wdrożenia też zmian, też jakieś analizy na efekty SEO, czyli mamy kwestię chociażby oświeżenia wyglądu, no i zapominamy na przykład o taki element, jak przeniesienie jakichś kwestii typowo ważnych pod kątem pozycjonowania, czy na przykład nowy szablon nie został zoptymalizowany pod kątem już docelowego pozycjonowania. Tym samym warto brać pod uwagę to, że jeśli zmieniamy jakieś kluczowe elementy na stronie, czy wprowadzamy jakieś zmiany, skonsultować się tutaj z osobą, która zajmuje się marketingiem, zajmuje się pozycjonowaniem, aby zweryfikować, czy te zmiany nie będą jakoś negatywnie chociażby wpływać. Czasami nie mamy na to też wpływu, nie mamy tutaj bezpośredniego wpływu, ponieważ na przykład zmiana nazwy jakiejś kategorii może skutkować tym, że jakieś adresy też wewnętrznie się będą zmieniały po prostu, ponieważ są slugi, są elementy w adresie URL, które właśnie są przepisywane i tym samym będziemy musieli wprowadzać jakieś przekierowanie i tak dalej. No i też ograniczenie zmian, ograniczenie zmian po stronie biznesu, ponieważ są takie blokery, gdzie niestety właściciele sklepów czy właściciele biznesu nie zgadzają się na wprowadzenie jakichś elementów na stronie, ponieważ na przykład wpływa to na jakiś wygląd, czy są jakieś inne priorytety. No i też brak analizy potencjału. Czasami warto cyklicznie taką analizę potencjału wykonać, też wpływ na efekty biznesowe i zweryfikować, czy na przykład ten wzrost efektów SEO wpływa w jakiś sposób na przychody, czy na przykład nie monitorujemy tych efektów SEO, albo skupiamy się na jakichś ogólnych miarach, czy na przykład liczba fraz w top 3, w top 10. To jest ciekawa miara, aczkolwiek jeśli będziemy sobie weryfikować, jakie to frazy na przykład są, czyli schodzić gdzieś tam o kilka poziomów niżej, doszukiwać się po prostu na przykład jakiś wolumen, no to możemy zobaczyć, że te zmiany na przykład są większe niż kilka na przykład procent, jeśli chodzi o zmianę tej samej liczby.
No i też czasami wzorowanie się właśnie na konkurencji, która została źle bezpośrednio określona, czy chociażby pozyskiwanie odnośników z serwisów, które mają jakąś niską jakość. Przez to jakość, jak można sobie tutaj definiować, poprzez chociażby samą widoczność organiczną, na przykład czy są problemy z indeksacją naszych wpisów, które zawierają link, ponieważ jeśli ten link nie będzie zaindeksowany, no też przełożenie na efekty SEO po prostu może być zerowe. Czy są jakieś te serwisy podatne na jakieś wahania, jeśli chodzi o widoczność też w przypadku zmian algorytmów, czy są zmanipulowane chociaż jakieś DR-ki, także tutaj takie rzeczy mogą być kluczowe dla nas, jeśli chcemy dobrać te serwisy wydawców w jakiś lepszy sposób. No i też wyciąganie ogólnych wniosków, o tym już trochę mówiłem, skupiamy się na jakichś ogólnych miarach, nie do końca wiemy, jak to może wpływać na nasze przychody. Nie segmentujemy chociaż sobie tych działań i nie wiemy na przykład, czy po zmianie algorytmu jakieś konkretne zapytania na przykład rosną, czy spadają, czy na przykład jakieś konkretne strony asortymentu ucierpiały i tym samym też nie wiemy do końca, jakie działania zaradcze na przykład podjąć, także bierzmy pod uwagę tą analitykę również. No i czasami spotykam się w projektach z takim problemem, że jest ograniczony przepływ informacji, także między biznesem a osobą, która zajmuje się tym pozycjonowaniem, na przykład kwestia sezonowa, że nie wiemy z wyprzedzeniem, że na przykład coś może zyskać na zainteresowanie, czy na przykład są prowadzone jakieś dodatkowe działania marketingowe, które warto byłoby wzmacniać chociażby też pozycjonowanie. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś kampanię w telewizji i nawet nie jesteśmy na przykład właścicielami, to znaczy nie my prowadzimy tę kampanię w radiu czy w telewizji, aczkolwiek posiadamy produkty, które właśnie są reklamowane i tym samym możemy w jakiś sposób spodziewać się wzrostu zainteresowania po takiej kampanii, ponieważ ktoś to ogląda na przykład jakieś właśnie reklamy jakąś w telewizji, może być w niedługim czasie zainteresowany taką ofertą i takie wyszukiwanie chociażby do wyszukiwarki wpisać i potencjalnie spotkać się z naszą stroną internetową. Czy jakieś szanse na bestsellery, kiedy jako właściciele możemy otrzymać informację, a właściciele sklepów otrzymać informację, że za niedługo pojawi jakiś nowy model jakiegoś produktu, możemy też przygotować się właśnie na premierę i wyprzedzić jakieś działania. No i o czym nie warto zapominać, czyli pierwsze działanie SEO, jeżeli jesteśmy małym podmiotem, można wykonać samodzielnie, możemy zaangażować własne zasoby, na przykład do pisania treści, do weryfikacji tego, czy w jakiś sposób możemy pozyskać chociażby też odnośniki. Jeśli mamy kontakty biznesowe, posiadamy tutaj produkty z pewnych marek, czasami te marki mają własne strony internetowe, albo co często mają i w tych stronach internetowych mamy taką sekcję, która odsyła chociażby do stron sklepów, gdzie te produkty można kupić. Też możliwość optymalizacji właśnie funkcjonalności stron, o tym co mówiłem, jakieś filtry, jakieś dodatkowe strony, które mogą mieć przełożenie na SEO, czy rekomendacje zmian, także te pomysły warto zbierać, przedstawiać, czasami mogą być challenge'owane, czasami obalone, bądźmy na przykład zostać się jakimś pomysłem, czy być wykorzystane w jakimś późniejszym okresie w zupełnie inny sposób, ale też może rozszerzyć po prostu spojrzenie na te działania SEO. I też mamy sporo narzędzi darmowych, które mogą pozwolić nam do weryfikacji tego, na jakim poziomie jest ta nasza witryna, do jakiegoś keyword researchu, czy do weryfikacji widoczności, chociażby Google Search Console, a co ASKET do poszukiwania chociażby tematów na bloga, czy jakieś wtyczek, które mogą nam w keyword researchu pomóc, chociażby od serwer SEO, taka wtyczka, czy SEO meta in one click do tych podstawowych elementów optymalizacyjnych. No i pamiętajmy, żeby te pomysły rozwojowe tworzyć, rozwijać, czasami właśnie zapytać biznesu, czasami właśnie specjalisty, czy nie ma jakichś pomysłów, właśnie jak wyskalować te efekty SEO jeszcze bardziej. I co jeszcze może tutaj o tych elementach, też optymalizacja współczynnika konwersji bardzo mocno na tapę, bardzo mocno tutaj swego czasu był poruszany temat właśnie SXO, jakichś audytów CRO, także bierzmy pod uwagę to, że samo pozycjonowanie to też nie tylko dostarczanie efektów w postaci właśnie wyników organicznych, ale też weryfikacja tego, co możemy zrobić lepiej na stronie internetowej, czy możemy jakieś elementy na przykład dodać w taki sposób, aby współczynnik konwersji poprawić i zadbać o to wykorzystanie szans nawet na tych stronach, gdzie typowo ta intencja transakcyjna nie jest zbieżna z tą stroną docelową, chociażby jakiś poradnik. Można sobie się wzorować na jakichś dużych graczach, gdzie na przykład na zdjęciach są dodane po prostu odnośniki do konkretnych produktów, czy na przykład jest lista produktów, które na przykład są w danej aranżacji na przykład wykorzystane i możemy takie właśnie skróty dla użytkowników wykonywać, które pozwalają właśnie
zakupić tego typu produkty, które są opisane chociażby w jakimś artykule. No i starać się odpowiadać na pytania, które są, pojawiają się u użytkowników, też analizować tutaj content gap, czy tworzyć właśnie angażujące treści, które mogą wpływać na ten współczynnik konwersji. I taki zbiór narzędzi, platform, które mogą się przydać, no to tutaj można wykonać sobie zdjęcie, ewentualnie poczekać na tą prezentację, no to już wspomniany Google Search Console, jeśli mamy wizytówkę naszej firmy w Google Maps, no to też warto zoptymalizować, też możemy tam UTM potworzyć adresy, po których będziemy mierzyć, na przykład, czy to z wizytówek, na przykład jest taki ruch do naszej strony, jeśli mamy kilka profili w różnych lokalizacjach, czy Google Alerts, darmowe narzędzie, które pozwoli nam weryfikować, czy gdzieś nasza wzmianka o naszej firmie się pojawia w sieci, gdzie na przykład możemy tutaj sobie przetestować kwestie na przykład optymalizacji tych punktów styku z użytkownikiem, oczywiście Google Analytics, czy Keyword Hero, który pozwala też odkrywać frazy i wpływ na konwersję. Z takich narzędzi, na przykład, które mogą posłużyć tam do optymalizacji technicznej, to na przykład Screaming Frog, Sidebulb, który w jakiś sposób już pokazuje, które elementy są ważniejsze do optymalizacji, jakiś Netpeak czy Xeno, który jest darmowy, do takiej szybkiej optymalizacji, szybkiego crawlu może nam się przydać. Inne narzędzie, platformy, które posłużą nam do chociażby weryfikacji widoczności, czy też monitoringu dla kluczowych haseł, zwłaszcza kiedy mamy jakieś many keywords, czy narzędzia, platformy, które służą do optymalizacji kontentu, też służą do tworzenia takiego kontentu, zamawiania takiego kontentu, także mamy bazę Good Content, gdzie możemy sobie taki kontent zamówić, mamy zweryfikować sobie na przykład duplikaty tych treści, czy duplikaty wewnętrzne między tymi tekstami wewnątrz strony, poprawić na przykład kwestie językowe, zweryfikować, jakie tematy mogą być potencjalnie ciekawe do opisania, czy też jakiś keyword research wykonać, czy chociażby jakieś detektory treści AI, jeśli chcemy zweryfikować, czy po prostu te treści, które na przykład chcemy tworzyć, potencjalnie mogą być wykryte jako właśnie tworzone poprzez generatorem treści przez AI. Czy tutaj zbiór narzędzi pod kątem właśnie pozyskiwania odnośników i analizy tego profilu linkowego, też bogate bazy właśnie wydawców, czasami są też inne oferty, które docelowo mogą być przydatne dla nas, żeby taniej na przykład jakieś odnośniki pozyskać. Z mojej strony to było tyle, także ja serdecznie dziękuję. Także postaram się może jeszcze na koniec na kilka pytań odpowiedzieć, także mega dzięki za obecność i przepraszam za jakieś problemy, jeżeli chodzi o opóźnienie. Obiecuję poprawę, także Adrianna, pamiętaj o tym, żeby tutaj poprawić to u mnie, żeby nie było takich problemów już w przyszłości. Dzięki raz jeszcze. Super, bardzo Ci dziękuję. Było naprawdę super, jeżeli chodzi o dźwięk, przynajmniej dla mnie na samym początku, ale rozumiem innych, że mogli mieć jakiś tam pogłos. Okej, słuchaj, no mnóstwo wiedzy i inspiracji tak do wykorzystania już od razu, więc podałeś świetne przykłady i rozwiązania. Oczywiście pojawiły się pytania, także już Ci wszystko mówię. Na ile jest sens inwestowanie w SEO w tym momencie przy obecnym boomie na AI i prognozowanych zmianach funkcjonowania przeglądarki Google? Znaczy, jeżeli chodzi o te zmiany, no to aktualnie jest to testowane chociażby w Google, jest to zapowiedziane i takie możliwości zmiany tego snippetu wyglądu w ogóle strony wyszukiwania się pojawiają i tutaj rzeczywiście, co niektórzy mogą się zastanawiać nad przyszłością w ogóle branży całych tych działań. Z mojej perspektywy, jak sobie zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, te wyniki, no tam są podane bardzo często, są podane odnośniki do tych stron, na których te odpowiedzi bazują, także to nie jest tak do końca, że te strony, ten widget, czy po prostu ta sekcja AI będzie zastępowała wyniki organiczne, zapewne wpłynie to w jakiś sposób na obniżenie chociażby ruchu. Być może to będzie potencjalny taki procent, jak mieliśmy direct answer, czyli te odpowiedzi pewnie, co niektórzy pamiętają, jeśli są użytkownikami wyszukiwarki, że wpisujemy jakieś zapytanie, mamy na przykład dokładny tekst wyciągnięty ze strony, podany link, no w tym przypadku mamy odpowiedź przetworzoną w jakiś sposób przez AI, też są te odnośniki, nie zawsze to są te wszystkie odnośniki, które w topie się znajdują, także potencjalnie jakiś ruch też z tego może być. Też nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało na naszym rynku, czy jakie typy fraz będą na przykład pod to też się łapały. Może być tak, że po prostu te wyniki będą się zmieniały w jakiś sposób, na przykład to nie będzie też dostępne do jakiejś kategorii chociażby zapytań. Także moim zdaniem i tak warto optymalizować, bo w najgorszym przypadku po prostu nasze strony będą służyły jako wkład po prostu do tych odpowiedzi. Potencjalnie jakieś wejście tutaj z tych proponowanych treści może się pojawić, także sens nadal jest. Też nie wiemy do końca, kiedy to zostanie wprowadzone na rynku polskim,
Także jak najbardziej nie warto jeszcze rezygnować z tych działań SEO, bo być może właśnie samo ograniczenie w jakiś sposób tego ruchu na początku, no będzie od nas wymagało właśnie takiego działania właśnie zapobiegawczego, żeby szukać właśnie innych możliwości i optymalizować jeszcze szerzej na przykład nasze witryny, żeby na przykład w takich widżetach AI się znajdowały te nasze strony, czy na przykład rekompensować sobie tą widoczność poprzez jakieś inne zapytania. Jasne, okej, rozumiem. Czy mógłbyś pogłębić, z czym polecasz podziałać na starcie e-commerce'u i jak najlepiej podziałać z pozyskaniem linków? Na początku, jeżeli chodzi o taki naprawdę świeży e-commerce, no to w zależności też od budżetu, ale myślę, że takim początkowym, no to warto sobie zweryfikować, czy mamy zasoby na opisanie jakichś kluczowych treści. Jak na przykład zaczynałem taki projekt sklepu, który jakaś tam niszowa branża, ale zaczynałem właśnie od opisywania tych najniższych gałęzi, gdzie mamy jakieś zatowarowanie, że od tego wychodziłem, żeby pozyskiwać te kategorie, opisywać te kategorie, żeby dostarczyć tutaj trochę większy ruch. Też opisywać unikalnie właśnie produkty, jeśli jest możliwość. Wiadomo, że w dużej skali to może być problem, tutaj AI tutaj może nam pomóc, także takie optymalizacje jak najbardziej polecam, te treści mają szansę na rankingowanie, tylko trzeba zweryfikować, czy po prostu ta poprawność jest merytoryczna. No i kwestia kolejna, jeżeli chodzi o linki, no to od dostawców można pozyskać takim tańszym sposobem, oczywiście angażuję swoje zasoby w postaci czasu, taki guest posting potencjalnie też może być pomocny, możemy się odesłać do jakichś serwisów, które na przykład, czy blogów, czy nie chcą na przykład przetestować naszego asortymentu, także to może być jakiś sposób na pozyskiwanie jakichś tańszych linków, albo po prostu skorzystać od wydawców i tutaj kilka tipów odnośnie jak pozyskiwać, jak ocenić tą jakość wskazałem. Te panele na przykład jak White Press Link House czy inne bardzo często mają dużo tych parametrów SEO do weryfikacji, także możemy weryfikować linków wychodzących do przychodzących, na przykład jaki jest to stosunek, czy ta widoczność, także polecam też zajrzenia na te platformy. Wykorzystanie tych biznesowych relacji, które mamy potencjalnie, być może mamy inne serwisy i serwisy zaufane, czy na przykład w jakiś sposób te linki mogą być opublikowane na przykład na stronach producentów. Także skupmy się na tym, jakie szanse mamy. Czasami na przykład też jakiś sponsoring, promocja, patronat, jakieś wydarzenie potencjalnie też to może być źródło ciekawych linków. Ja na przykład jako specjalista bardzo często korzystając z okazji, że występowałem, właśnie takie linki otrzymywałem do swojej strony, także przy okazji jakichś działań można się upomnieć, wręcz nawet o taki link, albo w jakiś sposób dostaniemy go w ramach jakichś tam benefitów, bo na przykład występowaliśmy, czy mieliśmy możliwość udzielenia jakiegoś wywiadu. Okej, super. Co zrobić z opisami produktów, których jest na przykład 1500, a nie różnią się między sobą zbytnio, na przykład jedną jakąś cechą? Czy dla każdego produktu tworzymy wpis, czy skupiamy się na kilku produktach, które opisujemy, czy i reszta zdawkowy opis? Jasne. To zależy też, jakie mają aktualną widoczność, jak to też, czy w ogóle jest wolumen poszukiwania, bo rozumiem, że jeśli są produkty i na przykład różni się jakaś tam cecha, na przykład kolor, no to ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, czy warto tworzyć unikalne treści. Można w jakiś sposób je przeredagować, sparafrazować, także ChatGPT się tutaj może ukłonić, także kilka tych zapytań, jeśli wykonamy do ChatGPT, to on może jakieś różne wersje na przykład przygotować dla nas tych treści. To jest taki sposób, żeby to zmienić. Możemy po prostu pozostawić tak, to jest, tylko pytanie, czy biznesowo jest zasadne, żeby pozycjonować te strony, albo zastanowić się, czy jest jakaś możliwość zmiany w ogóle takiej strategii, że mamy jedną stronę produktu i użytkownik ma możliwość wybrania chociażby jakiejś cechy na przykład, nie? Też nie znam skali tutaj tego problemu, nie wiem, co to za branża, być może są tutaj jakieś możliwości, albo wręcz konieczność opisywania to unikalnie, ponieważ ten wolumen po prostu jest. Także jak ktoś wpisuje nazwę na przykład modelu telefonu z konkretną na przykład liczbą pamięci, jest to wolumen na poziomie na przykład jakieś tam 800 zapytań miesięcznie, to być może warto byłoby opisywać właśnie te produkty, które są najchętniej wyszukiwane, a te pozostałe albo postawić bez zmian, albo na przykład takie automatyzacje jak ChatGPT może tutaj pomóc, czy jakieś inne narzędzia, które taki content mogą stworzyć, więc polecam też zweryfikować, jakie tutaj mam możliwości i też zapoznać się z tym problemem, czy właśnie nie ma możliwości zmiany wyglądu tej strony, żeby te opcje były, zweryfikować, czy ten potencjał w ogóle jest na tych zapytań z tą cechą. Okej, jasne. Jaką strategię polecasz w przypadku e-commerce'u, gdzie jest już na rynku kilku większych graczy z dużymi budżetami, a ktoś ma markę, która próbuje się przebić, no nie będzie miała takich dużych budżetów, tym bardziej, gdy na starcie potrzebuje mieć efekty SEO. I co w takim przypadku
byś polecił w perspektywie na przykład roku? Tutaj ktoś pyta. Okej, w perspektywie roku. Też zweryfikować na przykład te kategorie, gdzie mamy najlepiej zatowarowane. Myślę, że z tym warto wyjść, ponieważ tutaj możemy ewentualnie zawalczyć. Nie ma sensu też konkurowanie z dużymi brandami, gdzie mamy już globalnie jakiś zoptymalizowany serwis. Zweryfikować też, czy w ogóle jest szansa na przebicie, bo jeśli sobie przeanalizujemy na przykład top 10 wyników, na przykład jest 8 dużych serwisów, które na przykład mają, to są duże sklepy budowlane, na przykład dwa jakieś mniejsze składy budowlane, no to w zasadzie będziemy mieli szansę na przegonienie co najwyżej tych dwóch konkurentów. Także pytanie, czy jest rzeczywiście możliwość tego przeanalizować. Jeśli jest, to na przykład na które konkretne produkty, które kategorie, czy mamy jakieś nisze na przykład u producentów, czy na przykład takich sklepach, które mają umocnione są na rynku, czy mamy jakieś nisze, które oni na przykład nie mają zagospodarowane i tutaj możemy się jakoś po prostu wyróżnić, na przykład jakieś bardziej longtailowe zapytania na przykład, bo możemy mieć większe możliwości optymalizacji tych stron, albo też pomyśleć, czy na przykład w PPC na przykład nie zamienić tych budżetów na PPC, ponieważ... Dobrze, słuchaj. Martyna pyta, czy migracja negatywnie może wpłynąć na widoczność strony? Tak, jeśli zostanie gdzieś tam pominięta, w tym całym procesie był sobie pominięty specjalista, no to może się negatywnie odbić. Mieliśmy takie przykłady dużych sklepów, gdzie rzeczywiście zmienił się cały CMS, podejście w ogóle do generowania kontentu, jakiś tutaj sklep oparty na JS-ie, który no niestety nie do końca był indeksowany, albo w ogóle nie było jakichś dedykowanych adresów, no to bardzo mocno może wpływać negatywnie na tą widoczność. Także jeśli planujemy zmianę tego systemu, bo czasami są takie przejścia, mamy PrestaShop, mamy jakieś WooCommerce'a, chcemy na przykład zmienić z jednego na drugi i tutaj jeśli taka migracja jest wykonywana, no tutaj jeśli były tym bardziej prowadzone jakieś działania SEO, mamy jakoś widoczne, no tu jest kilka kluczowych elementów, na które warto zwrócić uwagę, które trzeba zaopiekować, bo inaczej niestety możemy się odbić po prostu. Ta migracja może odbić się po prostu negatywnie na naszej widoczności i po prostu na naszym portfelu, czyli stracimy te przychody, które do tej pory ten sklep generował. Także ostrzegam po prostu. OK. Luke pyta, jakie są według Ciebie trzy główne czynniki, które wpływają na ranking strony, w pozycjonowaniu oczywiście, czy już sobie sam odpowiada, czy to będzie dobrana treść do intencji użytkowników, na przykład zakładka blog plus linkowania wewnętrzne, czy pozyskiwanie linków? Okej, okay, jeżeli chodzi o takie bardzo szczegółowe, to można poszukać też Semrush, co jakiś czas wypuszcza raport w kontekście właśnie tych elementów kluczowych, oni takie analizy wykonują, więc warto też poszukać takiego raportu. Z mojej perspektywy dopasowanie do intencji, także dopasowanie tego słowa kluczowego do strony docelowej i tutaj wiele aspektów technicznych wpływa na to, linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne, także tutaj też jest duży potencjał. To linkowanie zewnętrzne może w niektórych przypadkach być po prostu kluczowe, z racji tego, że ta optymalizacja między serwisami może być wręcz nawet identyczna, czyli te same elementy mogą być zoptymalizowane w podobny sposób i tutaj to linkowanie zewnętrzne rzeczywiście może przechylić tą szalę na naszą korzyść. Okej. Okay. Krystian pyta, czy wiesz może, czy będzie jakaś nowa sekcja w Google Search Console dla ruchu z zapytań zgenerowanych odpowiedzi przez AI? Potencjalnie może taka być, bo mieliśmy Discover, także te informacje tam były. Może w jakiś sposób to być po prostu też skuteczności, bo mieliśmy też wyniki organiczne, jakieś tam zapytania z grafik, więc być może taka sekcja się pojawi. Na ten moment niestety nie wiem, może mi coś minęło, mam nadzieję, że nie, ale właśnie jeśli Google będzie proponowało takie, to w jakiś sposób też taki ruch mogą rozróżniać. Także ja niestety na Stanach Zjednoczonych nie prowadziłem do tej pory projektu, więc nie wiem, jak to wygląda. Być może jakieś tutaj zmiany w analityce też docelowo czwórce pojawią się pod kątem właśnie klasyfikacji tego ruchu. Okej, okay, dzięki. Luke pyta, czy reklamy w Google Ads oraz ruch na stronie z nich ma wpływ na pozycjonowanie? W niektórych przypadkach ma, także ja codziennie się spotykam z takim problemem, że ktoś wypuści kampanię brandową i tutaj słuchajcie, jest bardzo mniej zapytań, także niestety te PPC może wpływać na po prostu zmianę ruchu organicznego. Jeśli chodzi o samą korelację między ruchem płatnym a bezpłatnym, no tutaj są różne opinie, w zasadzie nie chciałbym tutaj ani w jedną, ani w drugą stronę się tutaj przechylać, więc też pewnie to zależy, no, być może jest jakaś tutaj korelacja, aczkolwiek nie wykonywałem samodzielnie działań weryfikujących te kwestie. Na pewno kwestia zmiany ruchu, jeśli mamy kampanię właśnie szeroką, jakieś PLA puszczone, no to na pewno to wpływa po prostu na ograniczenie tej liczby kliknięć, no bo po prostu te kliki są zabierane poprzez te reklamy. Jeśli chodzi o korelację wyników, no to
spotkałem się z taką opinią, że po prostu gdzieś w jakiejś dłuższej perspektywie było widać, że te pozycje mogły trochę poupadać, ale to też kwestia tego, że bardzo często jakieś zmiany się w Google dzieją, takie mikrozmiany algorytmów czy jakieś duże, więc bardzo ciężko jak gdyby takie wyodrębnić jakieś testy, żeby to zweryfikować na jakichś sklepach działających, a prowadzenie takich testów w jakimś ekosystemie odizolowanym to też zabiera czas i jest kosztowne bardzo często, więc ja nie prowadziłem takich testów, więc nie mam tutaj jednego zdania, jeśli chodzi o ten temat. Okej, rozumiem. Czy lepiej prowadzić blog wewnątrz strony, czy jako subdomena? Odwieczne pytanie. Ja bym stawiał tutaj wewnętrznie, żeby tutaj też móc w jednej domenie sobie tutaj ładnie to łapać, tą widoczność. No chyba, że biznes na to się nie zgadza, albo na przykład mamy jakiś pomysł, żeby też osobno pozycjonować ten blog, wykorzystywać też go jako jakieś dodatkowe źródło wejść. Być może ta subdomena może być korzystniejsza, ale wtedy tylko, kiedy mamy też budżety jakieś sensowne na link building. Jeśli nie mamy, to ja bym się skupił po prostu na jednej domenie i tutaj w ramach tej domeny tutaj pozycjonował sklep organicznie, a dodatkowo ewentualnie w jakiś sposób wzmacnia ten blok. Może ten blok też będzie się wzmacniał poprzez właśnie inne działania, które tutaj prowadzimy. Jasne. Krzysiek pyta, żebyś wymienił kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zmianie silnika. Zmiana silnika, Cześć. adresacja. Mam nadzieję, że nie chodzi mu o auto. Mam nadzieję, że nie, bo zmiana silnika w aucie to już takie, powiedzmy, no, duże wyzwanie. Chociaż ty też się na tym znasz. Ja w ogóle miałem kupić auto, które miał zmieniony mieć silnik, ale tak ścigam właściciela od 4 lat i jeszcze mi nie sprzedał takiego auta, więc co chwilę ma jakieś wymówki, nie pasuje mu po prostu. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się zakupić to auto. Ale wracając do tematu właśnie zmiany silnika sklepowego, no to adresacja, jak są tworzone po prostu adresy, tutaj te przekierowania tutaj będą konieczne. I co jeszcze? Na pewno przeniesienie tych elementów optymalizowane, czyli opisy, tytuły, struktura nagłówków, bo jeśli to nie zostanie przeniesione, te elementy nie są dostępne albo w jakiś sposób, to niestety negatywnie może to wpłynąć na widoczność. Także ja bym skupił się właśnie na adresacji, tych nagłówkach, tych elementach stałych, które są najważniejsze pod kątem SEO. No i też pewnie jakaś funkcjonalność, bo tutaj jeśli zmieniamy, to zmieniamy na coś lepszego oczywiście, gdzie daje nam większe perspektywy skalowania, możliwość chociażby indeksacji jakichś filtrów, tworzenia jakichś dedykowanych postron, czy ujęcia na przykład jakieś linkowania wewnętrznego do jakichś też produktów wewnątrz, które się różnią jakąś tam cechą. Także spróbujmy zweryfikować jakieś plusy, minusy tego nowego rozwiązania i wybrać coś lepszego. No i też kwestia tego, czy te treści nowe są indeksowane, czy nie ma jakichś tutaj bibliotek na przykład JavaScriptowych, które na przykład powodują to, że bez wdrożenia pre-renderingu, to na przykład te treści nie są dostępne dla robotów wyszukiwarki, to może być duże ograniczenie, nie? Także przed tym przede wszystkim ostrzegam. Jasne. Okej, dobrze. Nie widzę już więcej pytań. Marek ma takie pytanie, jeśli miałbyś pozycjonować sklep, to co byś wybrał, sklep na Presta czy WooCommerce? No fajnie byłoby mieć wybór, nie? Też i tutaj takie, kurczę. Chyba, że jakbyś miał doradzać klientowi, no ale to wszystko też dużo zależy od ilości produktów. Tak, bo też bierzmy pod uwagę, że pewne kwestie związane chociażby z skalowaniem liczby produktów są problemowe, także jeden i drugi system ma jakieś plusy i minusy. Jeśli chodzi o prostotę obsługi, no to jak gdyby obydwa raczej mają, jak gdyby są dosyć łatwe. Ogólnie WordPress może być tańszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o możliwość rozwijania, bo tam jest dużo rozwiązań takich, gdzie są dedykowane wtyczki albo za kilka euro można kupić. Presta też ma wtyczki, także to jak gdyby też zależy, jakie mamy tutaj możliwości. To kwestia weryfikacji też chociażby z jakich modułów, na przykład jakiej automatyzacji korzystamy, czy na przykład jakieś pięcie furgonetki, czy w ogóle jakieś tam płatności. Tutaj na przykład jakieś problemy mogą się pojawić, czy dostosowanie pod politykę RODO i tak dalej, bo tu są takie kwestie zabezpieczenia i tak dalej. No wiadomo, że WooCommerce jest oparty na WordPressie, tutaj no, nie jest to dedykowana, powiedzmy, platforma do tworzenia sklepów internetowych. Presta była z takim pomysłem tworzona, ale jak gdyby też nie chciałbym przesądzać tutaj na jeden i na drugi, w zależności też ile tych produktów będzie, bo czasami właśnie ta wydajność może być po prostu mniejsza na przykład na WordPressie, ale to jest to kwestia serwerowej. Tutaj pewnie Adrianna i CyberFolks mogą też się wypowiedzieć bardzo dużo. Jeśli tutaj te podstawy, czyli serwer hosting jest na tyle wydajny, no to wtedy może to być lepiej. Albo kwestia optymalizacji już samego rozwiązania, bo tak zapytaj na przykład do mamy dedykowane też rozwiązania i pod hosting WooCommerce'owy i pod Presta. My jesteśmy też partnerem technologicznym
PrestaShop, więc jak najbardziej zapraszamy, jeżeli chodzi o hostingi pod te CMS-y. Słuchajcie, no musimy już powoli kończyć, także wkleiłam Wam link do profilu na LinkedInie Piotra i do mojego. Możecie jeszcze do nas zagadać, podpytać, bądźmy w kontakcie po prostu. Za chwilę zakończę webinar i pojawi Wam się okienko, jakbyście mogli ocenić ten webinar, napisać, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych webinarach, może coś jeszcze o SEO, więc czekamy na Wasze propozycje. Bardzo Ci dziękuję, Piotr, jeszcze raz, że przyjąłeś moje zaproszenie. Super było się też spotkać, chociażby online i naprawdę przekazałeś bardzo dużo wiedzy. Jeszcze tylko powiem, że prezentacja tak była nagrywana i będzie dostępna. Za około 2 tygodnie dostaniecie maila, także na spokojnie będziecie mogli wrócić do tej wiedzy. Tak. Super, dziękuję. Tak, mam nadzieję, że wrócicie. Ja również dziękuję i wybaczcie za te problemy techniczne, także poprawiam się w kolejnych możliwościach tutaj uczestnictwa w webinarach też CyberFox. Okej, super. Trzymajcie się, miłego dnia. Dzięki. Cześć.